Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim. To publiczna placówka oświatowo-wychowawcza prowadzona przez powiat lwówecki. Atrakcyjne położenie ośrodka, jak i jego warunki sprawiają, że jest to miejsce idealne dla naszych wychowanków. Na terenie ośrodka znajduje się piękny park, a także kompleks sportowy Orlik. W skład zespołu wchodzą specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Młodzieżowy ośrodek socjoterapii dla chłopców zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz młodzieżowy ośrodek wychowawczy dla chłopców niedostosowanych społecznie. Celem tych placówek jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego wychowanków wraz z przygotowaniem ich do samodzielnego życia, zgodnego z normami społecznymi. Głównym zadaniem specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego jest zapewnienie wychowankom prawidłowego rozwoju umysłowego, moralnego oraz przygotowanie, w miarę ich możliwości, do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym. W ośrodku zatrudnieni są nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i specjaliści od terapii biofeedback, surdopedagog oraz specjalista rehabilitacji ruchowej. Zapewniamy całodobową opiekę, wychowanie, pomoc w usamodzielnieniu się oraz naukę i rehabilitację na poziomie szkoły podstawowej, branżowej szkoły pierwszego stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz w zespole rewalidacyjno-wychowawczym. Organizujemy tutaj zajęcia rozwijające zainteresowania, liczne imprezy szkolne, które potrafią zintegrować, a także konkursy, które zapewniają ciekawą zabawę i możliwość odniesienia sukcesu przez każdego z wychowanków. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dysponuje pracownią integracji sensorycznej, pracowni terapii pedagogicznej metodą Montessori, pracownią terapii EEG Biofeedback oraz pracownią logopedyczną oraz salą rehabilitacji ruchowej. Nasi wychowankowie biorą także udział w kursach umiejętności zawodowych, zajęciach o charakterze terapeutycznym realizowanych w ramach projektów. Młodzieżowy ośrodek socjoterapii oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dysponują dobrze wyposażoną pracownią cukierniczą oraz kucharską. Ponadto ośrodek dysponuje kuchnią, stołówką, pralnią, mikrobusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Dwudziestego szóstego sierpnia, poniedziałek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Artystyczny patchwork to dzieło powstające metodą zszywania małych kawałków materiału. Niby to dalekie od ceramiki, ale w Bolesławcu odbyła się wystawa Ceramika Bolesławiecka w patchworku. To przed rokiem w Bolesławieckim Ośrodku Kultury pojawił się pomysł, by zorganizować ogólnopolski konkurs, a potem wystawę na patchworki inspirowane bolesławiecką ceramiką. Konkurs ogłoszono, przeprowadzono, a w trakcie Bolesławieckiego Święta Ceramiki urządzono wernisaż wystawy i nagrodzono najlepsze prace. To, co dzisiaj możemy oglądać, to jest naprawdę, drodzy Państwo, niebywałe, że można tak przedstawić naszą bolesławiecką ceramikę, która tak naprawdę jest zrobiona z gliny biało wypalającej się. Można po prostu ją w sposób artystyczny wykonać z tkaniny i uszyć w sposób artystyczny. Do boku wpłynęło 35 konkursowych prac. Jury konkursowe, na którego czele stanęła Krystyna Gaj-Kuchenreiter, wyróżniła kilka prac. Jurorzy nie byli jednomyślni w ocenach, ale potrafili dojść do uzgodnień, których efektem była wystawa w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Patchwork, sama idea patchworku ma w sobie coś, co uosabia różnorodność,
a jednocześnie integrację. Także my to tak traktujemy, ja to tak pojmuję, że w ten dzisiejszy dzień spotykamy się, żeby podziwiać te piękne prace, zjednoczeni takim wspólnym podejściem do tak pięknych dzieł sztuki. Trzecią nagrodę w ogólnopolskim konkursie na prace inspirowane bolesławską ceramiką otrzymała Joanna Grzywna z Krakowa za patchwork Kawiarenka w Bolesławcu. Dorota Niemejska z Legnicy była laureatką drugiej nagrody za pracę Babcine Półeczki. Pierwsze miejsce pani Magdalena Gąsowska z Warszawy. Martwa natura, skiwano nożykiem i talerzykiem z Bolesławca. Tu jest pierwsze miejsce. Wszyscy zgodni byli. Pierwsze miejsce. Wystawa patchworków w Galerii Bolesławskiego Ośrodka Kultury dostępna będzie dla zwiedzających do 29 września. A teraz zapraszam Państwa na blog wiadomości w skrótowej formie. Niezgodne z prawem są uchwały samorządów lokalnych, które uzależniają przyjęcie dzieci do prowadzonych przez samorząd żłobków od tego, czy takie dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom. Wojewoda Wielkopolski unieważnił taką uchwałę poznańskich rajców, ponieważ wymagałoby to ujawnienia wrażliwych danych o dzieciach podmiotom do tego nieuprawnionych. Między innymi i do Bolesławca trafi jedna z 16 karetek pogotowia, które pojawią się na Dolnym Śląsku dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia. Chodzi tu o wsparcie rzędu 6,5 miliona złotych. Dla poszczególnych jednostek dotacje wyniosą w granicach 400 tysięcy złotych na jeden ambulans. Nietypowo, bo we wtorek odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego. Zwołano ją specjalnie po to, by podjąć uchwały dotyczące możliwości skorzystania z rządowego dofinansowania do lokalnych przewozów autobusowych. Na sesji mają być podjęte stosowne uchwały, a w tym uchwała o utworzeniu wykazu linii komunikacyjnych dla powiatu bolesławieckiego. Bolesławiecki Samorząd Lokalny realizował będzie projekt z dofinansowaniem zewnętrznym e-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Jego celem jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. We Wrocławiu, ale też w Białymstoku i Gdańsku odbyły się dzisiaj wojewódzkie okrągłe stoły edukacyjne poświęcone wypracowaniu założeń do zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy oraz dyskusja nad przyszłością polskiej oświaty. Do 6 września takie spotkania mają się odbyć we wszystkich regionach. Po zakończeniu obrad regionalnych odbędzie się kolejny ogólnopolski okrągły stół podsumowujący pracę. Gmina Bolesławiec jest już po dożynkach. W Bolesławicach na boisku sportowym podsumowano tegoroczne żniwa. Przy tej okazji wręczono odznaczenia dla rolników przyznane im przez ministra rolnictwa. Otrzymali je Jolanta Deberna, Henryk Borucki, Danuta Janusz i Ryszard Janusz. Rozstrzygnięto też doroczny konkurs na dożynkowy wieniec. Tym razem wygrał ten zrobiony przez mieszkańców Ocic. 23. turniej piłkarski Dolne Młyny odbył się w sobotę na Piłkarskim Orliku przy tej ulicy. Rywalizowały na nim dzikie drużyny młodszych piłkarzy, a potem piłkarze w sile wieku, których nazywa się Old Boyami. Turniej piłkarski na Dolnych Młynach to długa i ugruntowana tradycja, ale też jedyne takie w mieście wydarzenie, które przez tyle czasu odbywa się tylko i wyłącznie dzięki staraniom samych społeczników. Obecni kilkudziesięciolatkowie grający na boisku grali w tym miejscu w piłkę nożną jeszcze jako kilku i kilkunastolatkowie. Kiedyś spotykali się tu, żeby pograć w piłkę, a teraz i po to, by pograć i także porozmawiać oraz powspominać. W turniej piłkarski Dolne Młyny spotykamy się 23 raz i spotykamy się jako sympatycy piłki, piłkarze, zapraszamy kluby, najlepsze dolnośląskie kluby Old Boy. Mieliśmy dzisiaj od 9 grały drużyny niezrzeszone, następnie dzieci lat 10 i teraz jest czas właśnie Old Boye, 6 zespołów. Bardzo przyjemna atmosfera, poczęstunek.
i znakomici goście są. Mamy takich znanych piłkarzy jak Janusz Kudyba, Zbysiu Szewczyk, z Bolesławca Janusz Kubot, z Głogowa bardzo znane osoby. Po raz pierwszy na boleseckim turnieju Old Boyów udało się być Januszowi Kudybie. Krzysztof Śliwiński mnie tutaj zapraszał kilkakrotnie, ale z powodu natłoków obowiązków klubowych nie mogłem, ale bardzo fajna inicjatywa, bardzo szczytny cel, można powiedzieć. Wielu zawodników, którzy grali kiedyś w zespołach Ekstraklasy w Zagłębiu, w Miedzie Legnica, w Chrobrym, spotykają się tutaj po czasie. Myślę, że jedna z niewielu okazji właśnie na Dolnym Śląsku, żeby te relacje odkurzyć. Myślę, że klimat zawsze Bolesławcy do piłki był i miejmy nadzieję, że kiedyś ten wielki, a przynajmniej średni futbol Bolesławców wróci. Częściej udaje się na turnieju bywać Zbigniewowi Szewczykowi, a to przez jego bezpośrednie związki z Bolesławcem. Od zawsze związany z Bolesławcem i w jakimś pewnym stopniu też z tym turniejem, który tu jest na szczęście wciąż rozgrywany. Fajna sprawa, kontynuacja. Teraz w tym roku może troszeczkę w skromniejszej wersji, ale widać, że te osoby, które jakoś są związane z tym turniejem, chętnie przyjeżdżają tu i bawią się. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu się spotkamy. Bo to naturalne dla takich imprez frekwencyjne fluktuacje. Przyjeżdżają tu aktywni w wielu obszarach ludzie, byli sportowcy wyczynowi, ale najczęściej nadal pozostający zawodowo w łączności z piłką nożną czy ogólnie ze sportem. Jest to kolejny turniej, 23, organizowany przez kolegę Krzyśka. Jest miło, że jesteśmy dopiero szósty raz. Jest kilku kolegów, którzy występowali przeciwko sobie, z Bolesławca, z Miedzi Legnica, Głogowa. Minęło już kilka dekad, a spotykamy się jeszcze i liczymy, ile nas zostało z starej paki. Boleseckich turniejów nie opuszcza Janusz Kubot, który i poza turniejem często grywa na tym boisku. I cieszę się, że spotykamy się tutaj po raz kolejny na turnieju organizowanym przez Krzysia Śliwińskiego, jego przyjaciół. Fajnie, że takie firmy piłkarskie za nie przyjechały. Fajnie się bawimy. Wszystkich zapraszam na następną edycję, która mam nadzieję się odbędzie w następnym roku. No i widzę, że wszyscy się świetnie bawią. I temu właśnie przede wszystkim służy ten turniej. Spotykają się na nim i starsi, i młodsi, ale integrują się też pokolenia. Na boisku dochodzi czasem do spotkań nawet trzech pokoleń. Grywają na nim niedawni chłopcy, którzy mają już dorosłych synów i nawet wnuki, które biegają już za piłką. Za chwilę prognoza pogody dla Bolesławca na wtorek. Po niej zapraszam do obejrzenia reportażu o tym, co działo się w czasie Święta Ceramiki w fabryce naczyń kamionkowych Manufaktura. Zapraszam do obejrzenia. A ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Czerwony Rak to kompleks restauracyjno-rekreacyjny w Twojej okolicy. Jest to miejsce położone nad malowniczym jeziorem rakowickim, gdzie możesz się zrelaksować i wypocząć.
Dla aktywnych proponujemy wypożyczalnie sprzętów wodnych, rowery i kajaki. Zaś smakoszy zapraszamy do naszej restauracji, gdzie nasi kucharze oferują dania z raków, a także tradycyjne potrawy uwielbiane przez naszych gości. Organizujemy przyjęcia okolicznościowe oraz plenerowe. Nad naszą przystanią możesz zorganizować grilla lub ognisko. W okresie wakacyjnym między poniedziałkiem a piątkiem do zamówień z karty powyżej 30 zł dodajemy godzinę pływania na sprzęcie z naszej wypożyczalni. Temperatura w nocy z poniedziałku na wtorek wyniesie w Bolesławcu 18 stopni Celsjusza. W dzień dojdzie do 26. Wilgotność powietrza 95% w nocy i 55% w dzień. Zachmurzenie w nocy będzie duże, a w dzień małe. W ciągu dnia mogą się pojawić opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne 1020 hektopaskali. Wiatr wiał będzie z prędkością do 15 km na godzinę z kierunków południowych.